Dzień dobry, nazywam się Weronika Przecherska i jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB UW. Mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze drugie już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. I seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Wraz z naszymi gośćmi przyglądamy się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami oraz innowacyjnymi metodami analizy danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. I podczas tych cyklicznych spotkań, których kalendarium mogą Państwo znaleźć również na stronie DELAB UW, młodzi naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz dzisiejszy prelegent to Michał Paliński, doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz analityk DELAB UW. Michał zajmuje się tematem prywatności w sieci, a w swoim badaniu, którego wyniki będzie dzisiaj przedstawiał, przeanalizował czy i w jakim stopniu użytkownicy aplikacji takich jak na przykład Uber czy FreeNow gotowi są udostępniać reklamodawcom swoje dane w zamian za rabaty na przejazdy. Wykorzystując metodę eksperymentu wyboru dyskretnego, Michał Paliński zbadał preferencje użytkowników w zakresie udostępniania danych o różnym stopniu wrażliwości, takich jak na przykład data urodzenia, czy historia tras przejazdów, czy też dane pochodzące z sieci społecznościowych. Badanie Michała komentować będą doktor habilitowana, profesor UW Anna Bartczak z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Joanna Bigaj z T-Mobile Polska. Profesor Bartczak jest stypendystką m.in. Brytyjskiej Akademii Nauk, francuskiego Ministerstwa Środowiska oraz Euroforex. To także członkini międzynarodowych stowarzyszeń takich jak European Association of Environmental and Resource Economists czy International Society of Ecological Economics. Stronę biznesową reprezentować będzie Joanna Bigaj z T-Mobile Polska, absolwentka teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Computer Science na Coventry University. Pani Anna Bigaj posiada 10-letnie doświadczenie na rynku nowych technologii, specjalizuje się w biznesowym wykorzystywaniu danych. Pracuje z liderami rynku IT, pomagając przekształcać im dane w informacje, które z kolei usprawniają działanie przedsiębiorstw. Tworzy i rozwija rozwiązania analityczne oparte o big data i sztuczną inteligencję. W imieniu organizatorów bardzo chciałabym podziękować ekspertkom za przyjęcie naszego zaproszenia oraz udział w seminarium. Spotkanie chcieliśmy podzielić na dwie części. Po prezentacji Michała będziemy mieli okazję poznać perspektywę biznesową. Pani Joanna Bigaj przedstawi uwagi do badania Michała Palińskiego. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, zachęcam do tego, żeby wpisywać je w Q&A. Na podsumowanie tej części debaty postaram się zadać jak najwięcej z nich. W drugiej części badanie Michała Palińskiego będzie komentować profesor Bartczak. Również i na zakończenie tego etapu zbierzemy Państwa pytania, do których zadawania bardzo serdecznie zachęcam i później zadamy je panelistom. Więc tak będzie przedstawiał się pokrótce scenariusz naszego dzisiejszego spotkania, a ja myślę, że nie pozostało mi już nic innego, jak tylko oddać głos naszemu pierwszemu paneliście, Michałowi Palińskiemu. Michał, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Ci, Weronika, za ten wstęp. Cieszę się, że tak wielu z Państwa zainteresował temat mojego ostatniego badania. I bardzo dziękuję ekspertkom, że zgodziły się na bycie koreferentkami mojego dzisiejszego wystąpienia. Żeby nie przedłużać, udostępnię Państwu moją prezentację.
Prezentacja wisi w sieci pod adresem, który jest tutaj widoczny na ekranie, więc będziecie mogli Państwo też do niej wrócić. Nie bez przyczyny tutaj łypie na nas za muru Mark Zuckerberg, człowiek, którego chyba nie muszę przedstawiać, CEO Facebooka, bowiem mam wrażenie, że nasza dyskusja w przestrzeni publicznej dotycząca prywatności w dużej mierze dotyczy tego, w jakim stopniu cyfrowi giganci się bogacą na naszych danych osobowych. I jest to już odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. I jakbym miał tak na najbardziej wysokim poziomie ogólności powiedzieć, jakiego typu dyskusję bym chciał dzisiaj Państwu zaproponować, to byłaby to dyskusja o tym, czy możemy wykroczyć poza myślenie o tym, że modele biznesowe w internecie to są modele biznesowe, na których bogacić musi się Mark Zuckerberg i jego koledzy? Czy możemy wyobrazić sobie taki świat, w którym modele biznesowe internetowe wyglądałyby w ten sposób, że na miejscu tych wielkich korporacji stanąłby zwykły użytkownik? To on byłby w centrum, to on mógłby monetyzować swoje dane, czerpać zyski z tego, co w sieci udostępnia. I moja prezentacja będzie się składała z takich trzech krótkich części. W pierwszym punkcie chciałbym zarysować Państwu taki dość apokaliptyczny obraz świata, w którym żyjemy, świata cyfrowego, w którym to nasza prywatność jest nieustannie wystawiona na różnego rodzaju próby. I to był świat, w którym moglibyśmy podsumować zdaniem, że privacy is dead, tak? Prywatność już należy do przeszłości. Skonfrontowałbym to z badaniami dotyczącymi faktycznej oceny użytkowników, jak wyglądają ich przekonania względem tego, czy mają kontrolę nad danymi w sieci, czy są zaniepokojeni ewentualnie brakiem tej kontroli. Tutaj przedstawię wyniki swojego badania i też badania takiego dużego europejskiego badania na ten temat. Następnie przeszedłbym do bardziej optymistycznej perspektywy, to znaczy zastanowiłbym się, czy można wyjść poza takie apokaliptyczne myślenie o prywatności w sieci, czym być może zarządzanie prywatnością przez użytkowników jest jakąś nadzieją na to, żeby ten czarny świat odmienić. I stąd płynnie przejdę do wyników mojego badania, gdzie pokażę, jak można by to zarządzanie prywatnością skonceptualizować, jak wyglądają preferencje użytkowników względem współpłacenia za usługi takie jak przejazd taksówką zamawiany za pomocą aplikacji, jak można współpłacić za to swoimi danymi, czy użytkownicy w Polsce są na to gotowi i jak wyglądają wyceny poszczególnych rodzajów danych. Więc tak, czy prywatność to przeszłość? Kiedy odpowiadam na pytania, czego dotyczy mój doktorat i mówię, że to jest wycena prywatności w sieci, to często reakcją jest, ale zaraz, to czym ty się w ogóle zajmujesz? Przecież prywatności w sieci już nie ma, musimy się z tym pogodzić. Tak więc wielu z Państwa się spotkało pewnie z tą koncepcją kapitalizmu nadzoru, surveillance kapitalizm, reklamowanego w głośnej książce Szosany Zubow ostatnio, w którym to Zubow twierdzi, że żyjemy w ogóle w takim systemie ekonomicznym, który się opiera na utowarowieniu danych, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju nową akumulacją, tym razem już nie akumulacją kapitału, jak to było w kapitalizmie tym tradycyjnym, tylko akumulacją opartą na wykorzystywaniu naszych danych osobowych. Czyli tak jak pierwotnie kapitaliści zagrabiali pracę robotników, tak teraz zagrabiali owoce tej pracy, tak teraz zagrabiają nasze dane poprzez to, że na nich opierają zyski swoich modeli biznesowych. Z tym, że kapitalizmem nadzoru wiąże się pojęcie nowego panoptykonu, tak? Czyli tego rodzaju nadzoru, który jest niewidoczny, jak w tym bentamowskim więzieniu, nadzoru, z którego często nie zdajemy sobie nawet sprawy. Tak? I jakbym miał podać jakieś przykłady, no to
Byłyby to na przykład takie niewinne aplikacje, jak aplikacja, która zdobyła wielką popularność parę lat temu, Pokémon Go. Pamiętacie Państwo, to się przebiło też do mainstreamowych mediów, że wielu użytkowników biegało po ulicach czy lasach ze swoimi smartfonami i łapało te potworki ze słynnej bajki. No i to oczywiście wydaje się jakoś tam niewinne. Jest to fajna nowa technologia, która wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, tak, takie filtry, które nakładają się na to, co widzimy na ekranie swojego smartfona. No ale jest ten aspekt związany z danymi, bowiem wygenerowało to ogromne ilości danych lokalizacyjnych, bardzo cennych danych i wielu użytkowników nie wczytywało się w ustawienia prywatności tejże aplikacji, która to wprost mówiła o tym, że te dane mogą być odsprzedawane stronom trzecim. Więc często nawet nie zdajemy sobie sprawy, tak, że takie niewinne czynności, jak tutaj te związane z łapaniem Pokemonów, mogą się wiązać z tym, że ktoś na tych naszych danych zarabia. Oczywiście czasem te obawy są w jakimś stopniu przesadzone, ale to też pokazuje, że jest to pewne zjawisko, z którym jeszcze się do końca nie oswoiliśmy. Tak? Tutaj w ramach tych przesadzonych obaw bym mógł zacytować, przypomnieć tą sprawę związaną z aplikacją FaceApp. Może część z Państwa z niej korzystała, tak? Taka aplikacja, w której można było wrzucić swoje zdjęcie i pokazywało się nam nasze zdjęcie za 50 lat, jak będziemy wyglądać. Jak okazało się, że twórcy tej aplikacji pochodzą z Rosji, FBI wydało nawet specjalne ostrzeżenie w tej sprawie, no to się zaczęła wielka dyskusja, co w takim razie z tymi naszymi danymi tutaj ktoś będzie je wykorzystywał, nasze twarze znajdą się na billboardach, czy nie wiem, będzie się nas jakoś profilować i tak dalej. Okazało się, że te akurat obawy chyba były przesadzone. Ja nawet pisałem do tych twórców tej aplikacji, okazało się, że tak jak wielu osobom i również mi odpisano, że dane, jakbym jakieś tam dane umieścił, to one po 24 godzinach te zdjęcia są usuwane. Więc czasem te obawy mogą być przesadzone, czasem są zasadne, tak jak w przypadku tych naszych Pokemonów czy różnych usług Google'owych czy też innych, gdzie te dane są odsprzedawane trzecim stronom. Ten cały kapitalizm nadzoru ma też oczywiście wymiar polityczny. Tak, to nie muszę nikomu przypominać o aferze związanej z Cambridge Analytica, gdzie po uzyskaniu danych 80 milionów użytkowników Facebooka firma ta była w stanie wpływać na wyniki chociażby kampanii związanej z referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii. Więc to ten obraz, który tutaj kreślą różni autorzy, to jest dość mroczny, tak? Ten nadzór, z którego często nie zdajemy sobie sprawy, czy nasze decyzje polityczne, na które wpływają różne podmioty prywatne, jest to świat niczym z serialu Black Mirror, tak? No ale czy ten obraz jest faktycznie podzielany przez samych użytkowników, czy na to sami użytkownicy? Więc tutaj prezentuję Państwu wyniki mojego badania, jednego z pytań zawartego w moim badaniu, gdzie pytałem, czy na ile użytkownicy, współrespondenci z dużych polskich aglomeracji, na ile czują się w kontroli nad swoimi danymi, na ile czują, że mają kontrolę nad tym, co w sieci udostępniają. I tutaj ten obraz już nie jest taki mroczny, bowiem jak co prawda pełną kontrolę nad danymi, no to deklaruje tylko co dziesiąty badany, ale z kolei brak kontroli to tutaj też podobny odsetek. To jest około tak, 1 na 10 badanych twierdzi, że kontroli nie ma, a przeważa przekonanie, że nad danymi mamy częściową kontrolę, bądź to zależy od strony lub aplikacji, o której mówimy. I jeżeli Państwo się zastanawiacie, czy to jest obraz tylko właśnie tego Polaka z wielkiej aglomeracji, to moje pytanie było wzorowane na pytaniu, jest bezpośrednio przetłumaczone pytanie z
Eurobarometru, czy takiego dużego badania paneuropejskiego, i tam te wyniki dla Polski w 2019 były bardzo, bardzo podobne. To też wskazuje, że ta próba, na której się moje badanie opiera, jest reprezentatywna pod kątem właśnie tego poczucia kontroli nad prywatnością w sieci. No dobra, ale jedną z kwestią to jest to, czy kontrolę nad danymi mamy, a inną zupełnie to jest to, czy się w ogóle przejmujemy tym, że jeżeli tej kontroli nie mamy. Więc tutaj pokażę Państwu wyniki już na poziomie europejskim z tego badania Eurobarometru, gdzie te osoby, które zadeklarowały, że pełnej kontroli nad tymi danymi nie mają, zapytano je, czy się tym przejmują. I tutaj Polska wypada podobnie jak kraje ościenne. Około połowa tych respondentów twierdzi, że się tym w ogóle przejmuje. Więc ten obraz już nie jest taki, jak widać, ta narracja o mrocznym świecie prywatności w sieci no nie jest do końca podzielana przez samych użytkowników. Co ciekawe, tutaj mogę wskazać takie dwa kraje, które się jakoś znacząco różnią od nas, czyli Szwecja, gdzie ten poziom zaniepokojenia jest zdecydowanie niższy, i Wielka Brytania, gdzie ten poziom zaniepokojenia jest zdecydowanie wyższy. To należy prawdopodobnie wiązać z tą aferą Cambridge Analytica, o której wspomniałem. Jeśli chodzi o konkrety związane z tym zaniepokojeniem, to takich bardzo zaniepokojonych respondentów jest w Polsce 12%, takich, którzy w ogóle uważają, że to nie jest coś, czym się należy przejmować, 9%. Możecie Państwo sobie te dane jeszcze przejrzeć dokładniej, ale widzimy, że w każdym razie, że użytkownicy tej narracji mrocznej do końca nie podzielają, ale no nadal te 50% twierdzi, że jakoś tam zaniepokojona faktem braku pełnej kontroli nad danymi, a to nadal jest w Polsce. No i do tych użytkowników bym skierował tą narrację bardziej pozytywną, czyli zastanowił się, jak można z tego świata Black Mirrorowego, czyli tego właśnie apokaliptycznego, jakoś tam wyjść. Oczywiście pomysły takie na poziomie regulacyjnym są no, od wielu lat dyskutowane. Jakbym miał tą dyskusję w dwóch zdaniach podsumować, to bym powiedział tak, że w świecie zachodu mamy dwa pomysły. Jeden to jest pomysł amerykański, który polega na tym, żeby rozbijać duże firmy, rozbijać monopole cyfrowe. Tak, no to jest to hasło break them up i oswajanie się Amerykanom coraz bardziej z tym, żeby podchodzić do tego sektora cyfrowego, tak jak wcześniej podchodzono do sektora telekomunikacyjnego chociażby, czyli żeby ograniczać rolę monopolistów. Powiem wtedy, użytkownicy lepiej na tym wyjdą. Taka jest narracja amerykańska. Narracja europejska obecna w ramach pomysłu na cyfrową reformę w Unii Europejskiej jest zgoła inna. Czyli ona się opiera na tym, żeby tych cyfrowych gigantów nie rozbijać, bo to będzie miało zły wpływ na końcowe usługi dla użytkowników, lecz żeby nakazać im dzielenie się danymi z mniejszymi podmiotami. Więc to jest ta narracja europejska. No i oczywiście mamy jeszcze nasze RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które stara się użytkownika postawić w centrum, czyli żeby stworzyć internet, który będzie bardziej użytkownikocentryczny. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć po polsku, w każdym razie to się mówi o tym, że to jest user-centric internet, tak? No i o tym bym chciał właśnie, jakby o tym aspekcie bym chciał, żebyśmy jak najwięcej dzisiaj porozmawiali, czyli o takim pomyśle, gdzie to użytkownik może kontrolować swoje dane w sieci w jak największym stopniu. No i tutaj oczywiście coraz bardziej tak to wygląda, to znaczy, że użytkownik coraz więcej dzięki RODO między innymi ma okazji do tego, żeby tymi danymi zarządzać z poziomu swoich różnych profili. Państwo na pewno to macie dostęp do tego w kontach Google'a, Facebooka. Ciekaw jestem, czy do tego zaglądacie. Ja mogę się podzielić różnymi historiami, później anegdotami, co mnie zaskakuje w tych ustawieniach.
jeżeli znajdziemy na to czas. W każdym razie jest to coraz bardziej nasza codzienna aktywność, coraz bardziej się z tym oswajamy, coraz bardziej jest to robione w taki sposób, żeby było dla nas wygodne, tak? Czyli to z poziomu, nie wiem, instalowania aplikacji, udostępniania jej konkretnych rodzajów danych, jak w systemie Android na przykład, albo w iOS-ie, gdzie za każdym razem musimy udostępnić pewnego rodzaju dane. Więc coraz bardziej to się staje taka nasza codzienna aktywność. No i tak sobie myślę, i nie tylko ja, że skoro codziennie zarządzamy tą aktywnością, no to coraz więcej mamy o tym, coraz bardziej się do tego przyzwyczajamy i coraz bardziej myślimy o tym, żebyśmy mogli zarządzać w takim razie udostępnianiem różnego rodzaju danych i robić to za pieniądze, tak? Czyli żebyśmy udostępniali różnego rodzaju dane osobowe w zamian za pewne benefity, tak? Czyli żebyśmy odeszli od takiego modelu, w którym to dostajemy pozornie darmowe usługi w zamian za to, że dane udostępniamy i przeszli w stronę takiego systemu, w którym udostępniamy dane, ale uczestniczymy w tej monetyzacji, czyli wiemy, że udostępnimy pewnego rodzaju dane za określoną kwotę. I takie modele funkcjonują w takim zagregowanym stopniu, jak na przykład są takie firmy jak Universal Basic Data Income. Możecie Państwo sobie to wygooglować i zobaczyć, jak to działa. Ale ja w moim badaniu chciałem sprawdzić coś bardziej, no nie na takim ogólnym poziomie, że mamy pewnego rodzaju taki agregat, gdzie możemy decydować, ta aplikacja ma dostęp do tych moich danych czy innych i patrzeć, ile byśmy na tym zarobili, tylko chciałem, żeby to było takie bardzo no nie wiem, jak to jest, straightforward, tak? Takie, żebyśmy jak najbardziej to zbliżyli do jakiegoś aktualnego modelu biznesowego. Czyli pomyślałem, że stwórzmy taki scenariusz aplikacji jak Uber czy nie wiem, czy FreeNow, żeby nie wymieniać jednej firmy. I to byłaby taka, model polegał na tym, że możemy wybrać sobie jakiś przejazd taksówką, ale dostalibyśmy na niego rabat w zamian za udostępnienie różnego rodzaju danych. I robilibyśmy to za każdym razem przy każdym przejeździe. Bo wydało mi się, że to jakby coś, co najbardziej jakby no przemawia do zwykłego użytkownika, jest jakoś zbliżone do tego, co robimy na co dzień. No i chciałem sprawdzić, jak różnego rodzaju dane, jak w jakim stopniu one są wrażliwe dla użytkowników, jakby je uszeregować, które są cenniejsze, które są mniej cenne, czy możemy oszacować wskazać konkretną wartość dla tych danych. I co więcej, chciałem jeszcze sprawdzić, czy znajomość RODO i praw płynących z RODO wpłynie jakoś na wycenę. To był plan na to badanie. I badanie zostało, tak jak już Weronika wspomniała, zrealizowane przy użyciu takiej metodologii, która się bardzo ładnie nazywa eksperymentem wyboru dyskretnego, ale jest to coś bardzo, jeżeli się Państwo nie spotkali z tym określeniem, no to jest coś, co się wykorzystuje non-stop w badaniach marketingowych, do takich bardzo prostych rzeczy w stylu, czy Państwo, nie wiem, sprawdzić, czy jakaś grupa docelowa chciałaby, nie wiem, konsumować jogurt, który, nie wiem, będzie miał innego rodzaju, nie wiem, opakowanie, tak? I ta metodologia jest stosowana non-stop przy wprowadzaniu różnego rodzaju produktów, ale można też ją wykorzystywać do takich wycen nierynkowych, tak jak w moim przypadku, czyli jakby takiej sytuacji, w której dana usługa jeszcze nie funkcjonuje. No i badanie wyglądało w ten sposób, że informowałem użytkowników, czy moich respondentów, że są takie sytuacje, że mogą zamówić przejazd przy pomocy aplikacji i pojawia się nowy typ usługi, który oferuje rabat za udostępnienie różnego rodzaju danych osobowych. I te dane będą udostępnione już nie tylko tej firmie w stylu Uber czy FreeNow, ale są udostępnione trzeciej stronie, jakiemuś reklamodawcy dodatkowo. No i sam eksperyment wygląda w ten sposób, że
kreślę różnego rodzaju scenariusze, w którym te rodzaje danych, które się udostępnia, są bardziej lub mniej wrażliwe. Czyli tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy trzy różne opcje, które się różnią wrażliwością danych, czy na przykład udostępnia się swoje imię i nazwisko, czy coś bardzo wrażliwego, jak nie wiem, historię przejazdów, też różne swoje dane kontaktowe. I za każdym razem jest cena za ten przejazd. Zamiast na przykład 30 zł możemy zapłacić tylko 18, jeżeli te wszystkie dane tutaj udostępnimy. To jest zderzone z opcją taką standardową bez rabatu, gdzie żadnych danych nie udostępniamy. No i proszę o wskazanie wielokrotnie tutaj, który scenariusz jest najlepszy dla użytkownika. Dzięki użyciu tej mojej metodologii, tej metodologii eksperymentu wyboru dyskretnego, jestem w stanie oszacować wrażliwość tych różnych danych i też wyceny poszczególnych ich rodzajów. Miałem 400 respondentów, powiem, to badanie jest dość czasochłonne dla respondenta, to się rozwiązuje około pół godziny takie badanie. Oni pochodzili z dużych aglomeracji, jak powiedziałem, musieli korzystać z tego rodzaju usług już wcześniej, no i zabrałem to już w czasie pandemii, czyli w trzecim kwartale 2020 roku. Jak oszacowałem te różne rodzaje danych, tutaj pokazuję Państwu te, które wyszły istotnie statystycznie, to okazało się, że te wyceny nie są jakieś zatrważająco duże, tak? Czyli w przypadku aktywności w sieci na przykład, no to użytkownicy byli skłonni średnio za złotówkę coś takiego udostępnić przy przyjeździe za 30 zł. Jeżeli chodzi o imię i nazwisko, to jest drugie w kolejności, to niecałą złotówkę. A dane lokalizacyjne, to jest zaskakujące, czyli takie jak trasa przyjazdu, za niecałe 30 groszy. I to bardzo ciekawy obraz się tutaj wyjawia, no bo czy objawia, bo to wskazuje na to, że polski użytkownik niekoniecznie wycenia dane osobowe tak, jak rynek je wycenia. Tak? No bo jak możecie się Państwo domyślać, to nie te dane, takie jak imię i nazwisko, są tymi danymi najcenniejszymi z punktu widzenia korporacji czy tych usługodawców. Więc taki obraz się objawia użytkownika, który ma tradycyjne podejście do prywatności. Tak? Nie chce, żeby ktoś go z imienia i nazwiska tutaj poznał. Sprawdziłem też właśnie to RODO, czy znajomość, świadomość praw płynących z RODO wpływa na wycenę i okazuje się, że znacząco. Tak, kiedy przypomniałem użytkownikom, że te dane, które udostępniają, będą mogli skasować, że będą mogli je zmienić, że będą mogli, nie wiem, jakieś proponowane aplikacje, za które tutaj ten model biznesowy oferował rabaty, odinstalować, to okazało się coś bardzo ciekawego, to znaczy to, że użytkownicy wyżej wyceniali te dane. A to bym z chęcią podyskutował z Państwem, bo to jest coś, co jest kontrintuicyjne czy sprzeczne z moją hipotezą bazową, bo uważałem, że jak użytkownicy będą dostaną do przypomnienia o RODO, to twierdzą coś zupełnie odwrotnego. Skoro jest RODO, które mnie chroni, no to w takim razie mniej sobie cenię te dane. Bo właśnie jest całe to rozporządzenie, które mnie chroni. A się okazuje, że to rozporządzenie wpływa w ten sposób na nas, że my przypominamy sobie, że te dane to są dla nas właściwie czymś cennym, jakimś dobrem, które jest właśnie chronione. To jest coś dla mnie bardzo ciekawego, płynącego z tego badania. I jakbym miał powiedzieć o głównych wnioskach, bo już widzę, czas mój dobiegł końca, to bym powiedział, że tak, z perspektywy biznesowej taki główny wniosek to jest taki, że wygląda na to, że jest przestrzeń do tworzenia tego rodzaju modeli biznesowych, przynajmniej w polskich dużych miastach, bowiem bardzo mało użytkowników wybierało tą opcję bez rabatu, tak? Czyli jakiegoś rodzaju współpłacenie danymi było dla nich interesujące. Z perspektywy regulatorów z kolei, co bym powiedział, że jest istotne, co wynika z tego badania, to, że ta wycena użytkowników różni się względem wyceny rynkowej, to co powiedziałem, czyli że jest pewna asymetria informacji pomiędzy użytkownikami a firmami, czyli my nie do końca wiemy, co jest cenne z punktu widzenia przedsiębiorstw, jeśli chodzi o nasze dane. I też coś właśnie pozytywnego, jeśli chodzi o regulacje, czyli to RODO, które nas wkurza, bo musimy
akceptować kolejne zmiany w regulaminach, może mieć też pewnego rodzaju pozytywny wpływ na świat prywatności w sieci, bowiem wpływa na to, że użytkownicy wyżej wyceniają swoje dane, będą się być może czuli bardziej w kontroli nad nimi. Dobrze. To tyle ode mnie tytułem wstępu i jestem bardzo ciekaw naszej dyskusji. Michał, bardzo dziękuję za tę prezentację i tak jak zapowiadałam na początku, chcielibyśmy poprosić o komentarz panią Joannę Bigaj. Ja już też spoglądam tutaj na nasz czat, a właściwie Q&A i widzę, że pojawiają się pierwsze pytania. Bardzo zachęcamy do zadawania pytań, na które Michał i pani Joanna będą mogli odpowiedzieć już za chwilę. Pani Joanna, zapraszam. Dobrze, dziękuję bardzo i dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, że miałam okazję, mam okazję tutaj z Państwem porozmawiać. I cieszę się, że mam tą możliwość właśnie rozmawiać o danych i ich wycenie i prawdziwej wartości. Bardzo zaciekawił mnie ten artykuł wraz z wnioskami z badania i on tak naprawdę niesie bardzo duży potencjał do współpracy pomiędzy tak zwanym biznesem a nauką. I wiele wniosków, oczywiście jeszcze bardziej pogłębionych, będzie fantastycznym takim aktywatorem działań w przyszłości i tak naprawdę do rozwoju nowych przedsięwzięć. I moim zadaniem jakby było właśnie przeanalizowanie tego artykułu, zastanowienie się nad nim i chciałabym opowiedzieć o tym, o moich spostrzeżeniach jakby na dwóch poziomach. Najpierw opowiem o kontekście, w jakim będę analizować ten artykuł, czyli odwołam się troszkę do RODO, do pojęcia big data i jakby do zmonopolizowanego rynku, a potem opowiem trochę o właśnie zastosowaniu biznesowym artykułu, jakby wniosków z tego artykułu, czyli wartości danych dla podmiotu, bo to, co tutaj zaprezentował pan Michał, było bardzo ciekawe i na pewno jest tutaj o czym rozmawiać. Więc zacznę od tego elementu RODO. I tutaj i dla mnie jest bardzo ciekawe to, że ludzie faktycznie nawet nie mają do końca świadomości, czym jest RODO. Wiedzą, że RODO jest, wiedzą, że dotyczy danych, ale tak naprawdę firmy bardzo często spotykają się z pytaniami o RODO od klientów na zasadzie jakby skąd państwo mają mojego maila. I w momencie, kiedy usłyszą skąd, no to reakcja jest ok, dziękuję. I jakby to RODO jest z jednej strony jest bardzo popularne, dużo firm się go trochę boi, ale tak naprawdę reakcja jest na zasadzie właśnie tak jak mówię, że no jest bardzo taka bardzo krótka i bardzo powierzchowna, bym powiedziała. I tutaj odniosę się do działki, w której ja jestem, czyli rynku telekomunikacyjnego. I tutaj pan Michał wspomniał o ograniczeniu roli monopolistów w przypadku właśnie działań firm telekomunikacyjnych i faktycznie tak jest, bo w przypadku firm telekomunikacyjnych my mamy prawo telekomunikacyjne i ono obejmuje dużo więcej niż RODO. My obejmujemy, ono chroni nadawcę, chroni odbiorcę komunikatu, sam komunikat oraz dane o lokalizacji. Czyli tak naprawdę jakby nam jest dużo ciężej i to już od dużo, dużo dawna, od dużo wcześniej, dlatego że RODO zostało wprowadzone stosunkowo, powiedzmy, niedawno, a prawo telekomunikacyjne dużo wcześniej. Więc mamy wprowadzone wszystkie te takie regulacje od już jakiegoś czasu i dbamy właśnie o tych naszych klientów. Można powiedzieć, że tak naprawdę państwo polskie chroni swoich obywateli w kontekście przetwarzania danych bez zgody od już jakiegoś czasu. Ale dlaczego w ogóle mówimy o RODO i przetwarzaniu danych? Analizując dane, warto zastanowić się nad ich pochodzeniem, a potem potencjalnym wykorzystaniem i wartością biznesową. Robiąc cokolwiek w internecie, zostawiamy tak zwane digital breadcrumbs, takie ślady. One są po wszystkich działaniach, jakie wykonujemy w internecie, korzystając tak naprawdę z usług większości firm. I te digital breadcrumbs w postaci danych od wielu użytkowników to właśnie tworzy te big data i pozwala firmom nas profilować i na tym zarabiać. I tak na przykład Google zarabia rocznie 120 miliardów dolarów dochodu, no? Korzystając z tego kiedyś tak zwanego waste'a, czyli czegoś, co nie było w ogóle używane przez firmy, prawda? To był taki odpad.
Czyli ważne były faktycznie nasze dane typu imię i nazwisko albo zamówienie przez stronę internetową, a te informacje, które teraz stanowią największą wartość, wcześniej były w ogóle nie brane pod uwagę. I to jest bardzo martwiące tak naprawdę, to jest ta niemożność wyrwania się ze szponów firmy, którym oddajemy te dane jako użytkownicy za darmo, za jakieś usługi, ale nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wycenić tych danych, bo nie znamy ich wartości. Tak naprawdę większość użytkowników nie wie, co się z tymi danymi dzieje. W 2019 roku dziennikarka Kashmir Hill postanowiła odciąć się od 5 gigantów technologicznych, od Amazona, Facebooka, Google'a, Microsoftu i Apple'a. I było to dla niej tak naprawdę bardzo, bardzo trudne, no bo musiała, rozpoczynając od tego, że znaleźć odpowiedni laptop i telefon, to tak naprawdę normalnie funkcjonować. I jednym z jej obowiązków było przesłanie nagranego wywiadu koledze i miała z tym olbrzymie trudności, dlatego że wszystkie serwery stoją na AWS-ie Amazona. W końcu skorzystała z Darknetu i jeszcze musiała to przesłać tak naprawdę w terminalu na Linuxie, dlatego że wchodząc na jakąkolwiek stronę, jakby była blokowana, dlatego że nie chciała korzystać z hostingu AWS-owego, prawda? Bo tam przy pomocy miała jakieś takie blokady potworzone tak, żeby nawet przypadkiem nie weszła na te strony. Więc jak widzimy, jesteśmy tak zanurzeni w tych technologiach, oddajemy dane swoje 5 firmom głównie, a w większości nawet nie jesteśmy świadomi tych danych i nie jesteśmy też świadomi, co dla tych firm stanowi największą wartość. I to jest taki obszar, który dla mnie jest takim obszarem do edukacji w tej chwili społeczeństw i do zastanawiania się jakby, jak poszerzać tą wiedzę i świadomość. I w takim razie teraz, co jest największą wartością z punktu widzenia biznesowego, to jest analiza zachowań konsumentów. I tak jak dużo osób tworzy sobie tak zwane fejkowe konta, na przykład na Facebooku, podaje nieprawdziwe imię i nazwisko, z punktu widzenia Facebooka, jeśli nazywamy się Gumiś, to nie ma żadnego znaczenia, bo to nie o to chodzi tak naprawdę, tylko o te metadane, które my zostawiamy, jakby poruszając się po portalach, poruszając się po jakichkolwiek elementach internetu. Teraz mamy ten trend taki IoT, Internet of Things, Internet Rzeczy. I te metadane, czyli dane o zachowaniach konsumenckich, jest ich coraz więcej. Nosimy wearables, czyli te różne zegarki. Jakieś są teraz też nawet pierścionki, prawda, które mierzą jakieś elementy. I my udostępniamy dane na temat naszego prywatnego życia w bardzo dużym stopniu. I te dane, których jest coraz więcej i więcej, służą do karmienia modeli. I zaraz jakby do tego wrócę, ale z tego punktu widzenia imię i nazwisko żadną taką daną nie jest. Ona jest po prostu wymazywana, dlatego że nie znaczy zupełnie nic. I wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, a tak naprawdę nawet nie z rozwojem sztucznej inteligencji, ale z dostępem do danych i sposobów ich przetwarzania. Bo kiedyś sieci neuronowe były znane, ale my nie mieliśmy tych danych, takiej ilości danych i mocy obliczeniowej, by coś z tym zrobić. Więc w tej chwili jesteśmy już tworzyć modele oparte o zachowania ludzi. I tak na przykład jak się logujemy do YouTube'a, YouTube zaczyna uczyć się, jakie my filmy lubimy i nam podpowiada. I tak naprawdę coraz częściej już nie musimy korzystać z wyszukiwarki, bo wchodzimy i widzimy rzeczy, które lubimy i odkrywamy tak naprawdę. Jest to taki trend, jak fajnie, że YouTube nam podpowiada rzeczy, które my lubimy. Czy Netflix, prawda? Jak się zalogujemy, widzimy zaraz po kilku filmach, widzimy już podpowiedzi, a tak naprawdę zanim jeszcze się zalogujemy, przy pierwszym logowaniu już widzimy jakieś preferencje oparte na analizie użytkowników, którzy na przykład pochodzą z tego miasta. I to samo z wyszukiwarką Google'a, czyli ta pierwsza strona dla mało kogo wygląda tak samo. Zazwyczaj ona jest już jakoś sprofilowana, czy miejscem, w którym mieszkamy. I tutaj to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, nie? I tak samo z produktami w sklepie. I ta podpowiedź tutaj, tak jak na Netflixie jest bardzo bezpośrednia, nie musi być taka bezpośrednia. Ona może pasować po prostu do naszego profilu. Może przewidywać nasze zachowania. Kiedyś w mediach, i to już wiele lat temu, był taki temat dziewczyny, która, wydaje mi się, przestała używać zapachowych kosmetyków i bazując na jakby
jej koszyku zakupowym firma uznała, że jest w ciąży, więc przesłała do jej domu jakieś materiały jakby promujące kolejne artykuły, które zazwyczaj są związane z zakupem artykułów, które ona już miała w koszyku i dowiedział się w ten sposób jej ojciec, tak? Mimo że jakby ona jeszcze wcześniej, jeszcze o tym nie chciała nikomu mówić. Bo było to, czyli zadziałały bardzo fajne metody, bardzo fajne, niefajne, w zależności od tego, jakby z której strony na to patrzymy, metody predykcji i analizy danych. I teraz ten mechanizm nie powiedział tak naprawdę, że ona jest w ciąży, tylko pokazał, co pasuje do jej profilu, prawda? Czyli to jest takie katalogowanie użytkowników w jakieś profile, dlatego że wtedy dany artykuł pasuje do innego. I właśnie te wnioski, które takie nie są bardzo bezpośrednie, są dość głębokie i niezrozumiałe, czyli wychodzące bardzo często jakby z machine learningu, są największą wartość, niosą największą wartość dla takich dużych firm, dla takich gigantów. Tutaj widziałam na samym początku, padło pytanie o koszt użytkownika na Facebooku. To jakby Facebook, jedna osoba na Facebooku nie ma żadnego znaczenia. To jest ekonomia skali, prawda? Bardzo dużo ludzi ma znaczenie i wtedy tak naprawdę Facebook może zacząć profilować odpowiednie reklamy, mając olbrzymią bazę. I to są właśnie te dwa tematy w kontekście artykułu, o których chciałabym porozmawiać, czyli wycena danych i ich wolumen. Więc o big data mówimy właśnie wtedy, kiedy mamy tych danych bardzo dużo, mówimy o ekonomii skali. I ciężko powiedzieć tak naprawdę, ile my tych danych potrzebujemy, żeby wytrenować dobrze model, tak, który będzie podpowiadał, czy lubisz jakieś konkretne filmy, czy podpowie ci produkt, czy zrobi coś dużo bardziej skomplikowanego, przy czym jakby mózg ludzki tak naprawdę nie widzi takich wyraźnych zależności. Jakby jak dużo danych jest potrzebnych do zbudowania dobrego modelu. Często bardzo dużo i często te dane muszą być odpowiedniej jakości i odpowiednio zbalansowane. A z drugiej strony mamy koszty. I tutaj pan Michał wspominał o różnej wycenie kosztów i to, co jest tutaj bardzo istotne i potrzebne jakby do zastanowienia się, to jest to ratio, czyli analiza w kierunku zapotrzebowania na dane, a z drugiej strony, ile użytkownicy biznesowi, ile firmy byłyby w stanie zapłacić, by to ROI się zgadzało. I tutaj nie mówię o ankietach, bo tam też w badaniu był przypadek ankiet. Ankiety mogą być jak najbardziej bardzo drogie tak naprawdę, dlatego że dostajemy wtedy pakiet danych. One są bardzo często używane i faktycznie sprawdzane na przykład do jakichś grup kontrolnych. Nie wiem, mamy jakieś założenie, że powiedzmy od 7.30 do 8.30 ludzie zazwyczaj jeżdżą do pracy i chcemy się zderzyć z tym założeniem, nie? Więc takie rzeczy bardzo łatwo jest zrobić ankietą, tak sprawdzić te nasze założenia. Ale tak poza tym, to jest bardzo istotne, żeby te były opłacalne tak ze strony biznesowej po prostu. I to jest taki ciekawy temat do analizy, do badań. Właśnie jakby kiedy użytkownik biznesowy będzie w stanie powiedzieć, że okej, ja za te dane, za taką ilość danych jestem w stanie tyle zapłacić, prawda? Bo trenując modele potrzebujemy, nie zawsze wiemy po prostu wcześniej, znaczy nie wiemy, ile danych będzie dokładnie potrzebnych. Możemy sobie robić jakieś szacunki, ale potem to bardzo zależy od danych, od tego, jakie modele budujemy i w jakich kategoriach. Co jest jeszcze istotne, to tak naprawdę adekwatność zadawania tych pytań, bo tutaj pan Michał pytał o przejazdy w kontekście przejazdów, prawda? Czyli w kontekście używania Ubera bądź Freenow. I to ma jak najbardziej sens, bo w przypadku na przykład używania pytania o lokalizację w grze jakiejś, użytkownik może mieć poczucie śledzenia. No chyba, że tutaj był ten Pokémon Go, o którym pan wspomniał, bo faktycznie jest to bardzo, bardzo ciekawy przypadek. I zachęcam w ogóle do obejrzenia jakichś filmików na ten temat, bo pokazują bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I tak, już się zbliżam do końca. Co mnie bardzo ciekawi, to faktycznie brak zrozumienia ludzi, jakie dane wnoszą ich wartość dla firm i dlaczego. Już teraz pojawiają się ruchy chcące zamazywać dane,
mamy prawo do zapomnienia w RODO tak naprawdę i które w przypadku dużej grupy użytkowników mogą wpływać na działanie algorytmów i douczanie modeli. I gdy Facebook ogłosił, że będzie współdzielił dane z WhatsAppa z resztą firmy, miliony użytkowników przeniosły się na Signal i Telegram, co opóźniło wprowadzenie zmian przez Facebook. I co prowadzi tak naprawdę do wniosku, że ludzie coraz bardziej są świadomi i będą świadomi swoich danych i ich wartości, a więc zaczną traktować je jak walutę. A nas to prowadzi do konkluzji, że badania na temat modeli biznesowych opartych o wycenę danych i świadome uzyskanie zgody od klienta ma duży sens i coraz bardziej się będzie opłacać. A to, co jest istotne do wzięcia pod uwagę, to ROI i zrozumienie, jakby ile w stanie jest firma zapłacić użytkownikowi za te dane. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że wytworzenie tych modeli to jest również infrastruktura, to są również ludzie, którzy pracują nad tymi modelami i to nie jest sam koszt danych. Więc już podsumowując, panie Michale, rzuca pan bardzo ciekawy temat na stół i ja chętnie też się dowiem w przyszłości więcej, więc chciałabym rozpocząć naszą dyskusję może pytaniem, jakby jakie pan kolejne kroki widzi w swoich badaniach? W jakim kierunku chciałby pan iść? Michał, zanim włączysz się do dyskusji, ja też chciałam powiedzieć, że mamy kilka pytań od naszych widzów, od naszych obserwujących i ja chciałam też te pytania dorzucić teraz do koszyczka naszej dyskusji, bo wydaje mi się, że one pozwolą poszerzyć spektrum debaty. Pierwsze pytanie to jest pytanie o ekonomii nieuwagi i jeden z naszych obserwatorów lub jedna z naszych obserwatorek stawia taką tezę, że największą barierą dla zachowania prywatności danych jest właśnie powszechna ekonomia nieuwagi. Jednocześnie zadaję pytanie, czy to właśnie dla konsumentów cenniejszy jest ten czas, który musieliby poświęcić na analizę tych wszystkich rozwiązań i podejmowanie decyzji w kwestii swojej prywatności. Także ekonomia nieuwagi to jest jeden z tematów, który pojawił się na naszym czacie. Drugie pytanie, które chciałabym tutaj włączyć do dyskusji, to jest pytanie o znajomość wartości swoich danych przez użytkowników i czy to nie jest właśnie stawianie użytkownika w centrum zarządzania swoimi danymi, czy to rozwiązanie jest słuszne i czy nie potrzeba tutaj jakiejś centralnej, odgórnej regulacji. I jeszcze jedno pytanie, które nam się tutaj pojawiło, to jest pytanie o prawdziwą wartość danych. Użytkownik tudzież użytkowniczka pyta, ile średnio zarabia Facebook na jednym użytkowniku w skali roku i czy da się to łatwo rozliczyć w oderwaniu od prywatności. Także to są te trzy pytania, które się tutaj pojawiły. Pytania stale pojawiają się na naszym Q&A-u. Pewnie nie uda nam się zadać wszystkich, ale mam nadzieję, że jeszcze pod koniec drugiej części będę miała okazję włączyć kilka wątków do Państwa dyskusji. Dzięki. Dużo super wątków się pojawiło i w wypowiedzi pani Joanny i w Q&A-u. Postaram się jakoś tutaj z mojej strony spleść je w jakąś miarę spójną wypowiedź. Więc może zacznijmy od tej nieuwagi, tak? Czyli tego, co nazywam attention economy. Wydaje mi się, że to się zmienia. Znaczy, nie to, żeby zmieniała się nasza umiejętność do skupienia uwagi, bo jesteśmy nadal przybodźcowani, ale to już nie jest tak, że musimy przebrnąć przez bardzo nieczytelne polityki prywatności. Nawet to empirycznie sprawdzałem jakiś czas temu, to znaczy pobierałem polityki prywatności sprzed RODO i po RODO tych samych serwisów i przepuszczałem je przez taki algorytm, który sprawdzał trudność tekstu. I wyszło mi, że po RODO one są dużo łatwiejsze, dużo krótsze, stosują prostszy język, tak? Więc jest trochę lepiej. Plus też te ustawienia prywatności są coraz jaśniej komunikowane. Co, bym powiedział, że czasem zbyt prosto przez różnych cyfrowych gigantów, bo trochę mnie odrzuca, jak widzę, że Facebook zatrudnia takiego wesołego dinozaura, który opowiada o tym, jak wykorzystuje się nasze dane. Czasem to jest zbyt, wydaje mi się, zinfantylizowane.
ale no przez to, że te ustawienia już nie wyglądają tak jak kiedyś, wydaje mi się, że ta bariera wejścia jest coraz niższa. Znaczy, jak wejdziemy sobie na ustawienia prywatności Google'a, no to teraz to jest tak kawa na ławę, co tam, czy Facebooka. Kiedyś to było duże wyzwanie, trzeba było to ściągnąć w jakimś fatalnym formacie, teraz jest to dość czytelne i polecam wszystkim, którzy tego jeszcze nie zrobili, żeby weszli sobie w ustawienia prywatności na Google'u. Tam to się bardzo często zmienia i można zobaczyć, jak Google łączy różnego rodzaju nasze dane. Ostatnio mnie zaskoczyło, że jest w stanie łączyć na przykład przeloty samolotowe moje jeszcze sprzed pandemii, bo nie włączyłem ustawień lokalizacji w jednym z moich kont Google'owych i jakby Google łączył moje wyszukiwania w sieci związane z lotami z moją lokalizacją, czyli tymi lotami, które faktycznie się odbyły. Tak? Czyli mogłem szukać tam 5 różnych lotów do 5 różnych miast w różnych dniach, ale on wiedział, że ja akurat wtedy poleciałem i miałem tak, taką prostą listę moich lotów z poprzedniego tam roku z datami, godzinami i tak dalej. Więc zawsze tam jakieś zaskoczenie się znajdzie. Więc to jest odpowiedź na tę uwagę. Może ja jeszcze dodam, że dla mnie jakby to nie jest tylko ekonomiczne. To chodzi o to, tak jak wspominałam wcześniej, że bardzo ciężko jest nam odciąć się, bo to, że my znamy jakby zasady funkcjonowania, mimo że one są tak jakby naprawdę uproszczone, więc nie znamy ich dokładnie, to jest jedno, ale gdybyśmy chcieli zrezygnować z usług, my nie mamy opcji wyboru po prostu kilku elementów, prawda? Używania na przykład Gmaila tylko pod kątem maila i przesyłania plików. My tak naprawdę musimy zaakceptować całą politykę i jeśli byśmy chcieli wyciąć się, to tak jak podawałam na tym przykładzie, no to jest to praktycznie niemożliwe teraz, w teraźniejszości. To prawda i to nawet jakby ta kontrola była taka bardzo granularna, tak, to z kolei byłaby trudna, tak, czyli raz, że i tak usługodawca nie chciałby, żebyśmy mieli taką kontrolę, a nawet jakbyśmy ją mieli, to niekoniecznie byśmy wtedy w to wnikali. To na dwóch różnych poziomach jest jakoś utrudnione i to też, co pani opowiadała o tym przykładzie odcięcia się od AWS-u i korzystaniu z Linuxa i tak dalej, to też jest odpowiedź na to pytanie, które się pierwsze tutaj pojawiło, tak? Czyli dlaczego jest tak mało przypadków dobrze zorganizowanych protestów konsumenckich, no bo tak, te usługi są po prostu bardzo dla nas korzystne, tak? I często różnego rodzaju profilowanie, to na co pani zwracała uwagę, jest dla użytkowników korzystne, dlatego to, co się teraz planuje w Stanach Zjednoczonych, czyli tak rozbijanie tych gigantów, może się okazać, że tak naprawdę dla wielu użytkowników skończy się obniżeniem ich, jak to mówimy pięknie, w ekonomii użyteczności z tychże usług. Ja tam też podałam ten przykład z WhatsAppem, prawda? I tam faktycznie ludzie odeszli od WhatsAppa, więc to jest możliwe, ale to nie jest takie proste, bo często nie mamy alternatywy. Tak. Znaczy i też, no tak, no są pozytywne przykłady, tak, no jednak ten Signal czy Telegram zyskują jakoś tych użytkowników, tak, no ale wyobraźmy sobie, że teraz wszyscy przestaniemy korzystać z Google Mapsów i nagle się okaże, że nie będziemy mieli danych dotyczących korków, tak, więc to też może być swoje ciemne strony, na to bym też zwrócił uwagę. Odniosłbym się też do tej prawdziwej wartości danych, o co pytał dr Wilamowski między innymi, bo to jest to właśnie jak, to jest pytanie w punkt, tak? Znaczy, jeżeli spojrzymy, ile faktycznie ten Facebook zarabia na pojedynczym użytkowniku czy na pojedynczym data pointcie, to się okaże, że to jakieś ogromne sumy nie są, tak? Że to jednak jest są tutaj te efekty skali, to raz. A dwa, że no, jakbyśmy robi się to w ten sposób, że się dzieli na przykład przychód danego giganta cyfrowego z danego roku przez bazę użytkowników i wtedy dla Facebooka to w zależności od roku, ale to tam wychodzi po kilkadziesiąt dolarów, tak? Czyli tam nie, po $40 rocznie na użytkowniku. Więc to nie jest tak, że teraz my na tych danych, jeżeli byśmy to my zaczęli tym zarządzać, to nagle staniemy się jakimiś krezusami. I to jest też, wydaje mi się, wskazówka odpowiedzi do pani profesor Siwińskiej, przychodu czy zysku, revenue, tak, czyli przychodu.
z tego, co to tak z głowy mówię, więc tutaj możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że to jest revenue per user facebookowy. No ale to jakby to są tego rzędu kwoty, tak? I pani profesor też powiedziała, że jeżeli użytkownicy nie znają tak naprawdę tej wartości różnych danych, nie dość, że nie wiedzą, że to jest rząd wielkości dla no, prawdopodobnie cenniejszych danych, bo to amerykańskich, tak, że to jest taki kilkadziesiąt dolarów dla USA, to nie, też nie wiedzą, które te dane są najcenniejsze, to może w ogóle oni nie powinni mieć, to nie oni powinni decydować o tym, które udostępniać dane, że tutaj powinny być jakieś regulacje, które zrobią to mądrzej za nich, tak? Czy tutaj regulator jest mądrzejszy od użytkownika. I to ja bym się do końca nie zgodził. Wydaje mi się, że możemy sobie wyobrazić jakby proces uczenia się użytkowników o wartości tych danych. To znaczy, jeżeli faktycznie te mechanizmy rynkowe tutaj zaczną działać i użytkownik będzie widział, że w danym momencie jego atrybut jakiś jest warty tyle a tyle, no to wtedy faktycznie zdecyduje, czy udostępnia, czy nie udostępnia. Jeżeli tutaj nie ma jakichś oczywiście dalszych asymetrii, czy jakichś trudności w tym rynku i on będzie, ten użytkownik będzie widział prawdziwe te wyceny, tak? Tutaj regulator powinien chyba zadbać tylko o to, żeby użytkownik był faktycznie w tym procesie wymiany ekonomicznej na w miarę równym poziomie, co ten gigant. Ale zderzenie się z tymi prawdziwymi wycenami, czyli nie wiem, zorientowanie się, że połączenie kilku naszych danych, rodzajów danych jest dopiero cenne, jest jakoś wartościowe dla firm, to też nas będzie edukować, tak? Właśnie zorientujemy się, że to nie jest to imię i nazwisko, chociaż tutaj też padł taki argument, że może przy personalizowanym marketingu to może być użyteczne. To jest ciekawy punkt widzenia, w ten sposób o tym nie myślałem, ale w tych no, w modelach biznesowych typu Facebook czy jakiś inny gigant, no to wiadomo, że to bardziej ten cookie ID jest istotny, a nie ID pod postacią imienia i nazwiska, tak? Więc to byłaby moja odpowiedź na to pytanie. Do czego jeszcze się umiałem? A, jeszcze pani Joanna pytała o te kolejne kroki, więc może ja tylko w dwóch słowach zarysuję. Więc w kolejnych krokach bym chciał, już właściwie to w pewnej części zrobiłem, bo to, co państwu pokazałem, to jest tylko wycinek mojego badania. W kolejnych krokach będę starał się opublikować wyniki, wyceny tych danych dla różnego rodzaju innych usług. I w tym badaniu pytałem o wycenę w przypadku Airbnb bądź Bookingu, bowiem chciałem sprawdzić nie tylko, czy inny aspekt, czyli właśnie tutaj przejazdy, a tutaj noclegi, czy tutaj będzie się to różnić, tylko przede wszystkim wybrałem to zderzenie przejazdów i noclegów pod tym kątem, że mamy zupełnie inne koszty usługi, tak? Czyli tutaj był przejazd za 30 zł versus nocleg za tam 200 zł na weekend, dajmy na to. Chciałem sprawdzić, czy użytkownicy będą uzależniali wycenę tych danych w zależności od kosztu usługi. I to jest bardzo ciekawe. To brzmi bardzo ciekawie. Ja chętnie przeczytam, jak będzie artykuł. Tak, to oczywiście jak najszybciej postaram się to skończyć, bo to też jest podstawa mojego doktoratu, miejmy nadzieję, więc mam tutaj zegar tyka. W każdym razie pierwsze wnioski to, co teraz w tej chwili jest istotne, to właśnie to łączenie różnych zbiorów danych, prawda, w biznesie, więc tak jak najbardziej myślę, że to jest coś, co jest z naszej perspektywy jak najbardziej istotne. W każdym razie pierwsze takie wyniki no, wskazują na to, że zachodzi taki efekt kotwiczenia na cenie, że użytkownicy, jeżeli usługa jest wyżej wyceniana, tak, że muszą zapłacić 200 zł, to już nie oddadzą tego swojego imienia i nazwiska za złotówkę, tylko znacząco wyżej. Więc właśnie zachodzi to, co przy wszelkiego rodzaju innych dobrach, czyli efekt kotwiczenia na cenie. I to też jest taki argument dla osób, które twierdzą, że dane osobowe są jakimś takim absolutnym dobrem dla nas, które będziemy wyceniać po prostu w oderwaniu od całej ekonomii, bo niestety je tak no, wskazuje na to, że one stały się, że tak, przynajmniej ja tak argumentuję, no, że one stały się pewnego rodzaju towarem, którego wycenę my uzależniamy też od takich kwestii, jak to, ile płacimy za daną usługę.
Tak, no i szczególnie w przypadku tych takich bardzo dużych firm, no to faktycznie warto się zastanowić nad tym, nie? I jakby fajnie, że te dyskusje powstają, bo ważna jest ta świadomość po prostu ludzi i jakby szeroka świadomość po prostu, jak to działa. Mhm. Teraz przechodzimy już do tej ostatniej części, czyli naszego drugiego i ostatniego Q&A. Pojawiają się nie tylko pytania, ale również komentarze. Pierwszy komentarz dotyczy modeli predykcyjnych. I jeden z naszych użytkowników pisze, że zdecydowanie modele predykcyjne, segmentacyjne nie opierają się na takich danych jak imię i nazwisko. Sądzę jednak, że są one dla firm dosyć cenne, na przykład w kontekście automatyzacji marketingu. Mamy również pytania dotyczące konsekwencyjności i tutaj to jest jeden z ostatnich komentarzy, który teraz dostaliśmy po części metodologicznej. Jeśli chodzi o konsekwencyjność, to wydaje się, że taki scenariusz może być widziany, jak już jakieś rozwiązanie będzie wdrożone. Już teraz często otrzymujemy zniżki, jeżeli kupujemy produkty, usługi za zgody marketingowe w wielu miejscach. Czy są jakieś inne przesłanki, żeby stwierdzić, że to nie będzie konsekwencyjne? I to są chyba dwa pytania, które chciałam jeszcze zadać z naszego czatu. Jeżeli pani profesor i Michał oraz pani Joanna chcieliby jeszcze coś dodać na podsumowanie naszego spotkania i odnieść się do tych pytań, proszę bardzo. Tak, dziękuję za te uwagi w Q&A-u. No tak, faktycznie tego typu modele funkcjonują na takim prostszym poziomie, to znaczy, no nie wiem, zawieramy usługi, zawieramy umowy na usługi telekomunikacyjne na przykład z tą klauzulą, że jeżeli weźmiemy zgody marketingowe, to cena za abonament będzie niższa miesięcznie na przykład, tak? To jest taki prosty przykład. Tutaj no idę krok dalej, no bo to nie jest coś, co zawieramy na jakiś długi okres, tylko jest to właśnie taki wybór no, codzienny czy częstszy, tak? No, przejeździe w mieście taksówkarskim. Oczywiście jest bogata literatura, która bada już tego typu skłonność do akceptacji rabatów za udostępnianie danych. Między innymi Acquisti zrobił kilka tego typu badań, ale nie ma ich w polskim kontekście przeprowadzonych. No ale zgadzam się, że to, że tego typu modele jakoś tam raczkują, no to zwiększa szanse na to, że respondenci zdają sobie sprawę, że to nie jest dla nich coś hipotetycznego, że ten bias z tym związany jest jakoś minimalizowany. Taką mam nadzieję, ale też podobają się uwagi pani profesor, bardzo dziękuję za to, co można umieścić na początku tego typu badania, żeby zwiększyć szanse na utrzymywanie prawdziwych wycen. Tak, to poprzednie pytanie o segmentację i prawdziwe imię i nazwisko. No to jest coś, o czym ja nie pomyślałem wcześniej, tak? Bo ja no, skoncentrowałem się na tym, jak funkcjonują te duże firmy, których nie interesuje takie przyporządkowanie osoby do jej imienia i nazwiska, czy no właśnie... Czy tylko bardziej się koncentrowałem na tym, że zyski z profilowania są oparte na zanonimizowanych danych, czy też reklamie behawioralnej, która no, nie przykłada tak dużej wagi do tego, żeby kogoś identyfikować z imienia i nazwiska, tylko raczej ja chciałam jeszcze się tylko właśnie odnieść do tego imienia i nazwiska, bo faktycznie jakby są momenty, w których to jest przydatne, z tym, że trzeba uważać, żeby to nie była sytuacja, w której klient czuje się zidentyfikowany i obnażony, nie? I to jest jakby chyba najważniejsze z takich punktów, bo są technologie, które umożliwiają śledzenie często na przykład dokładnie tego, co się dzieje na stronie, nie? Gdzie klient klika, w co wpisuje, ale
jakby funkcją biznesu jest też nie danie poznać klientowi, prawda, że śledzi wszystko. Kiedyś spotkałam się z takim narzędziem właśnie, nie? I bardzo dużo rzeczy da się z tego wywnioskować i one są super, ale trzeba uważać bardzo tutaj, prawda? Więc nie zawsze chcemy też pokazać klientowi, jak dużo o nim wiemy. Jasne. Czy mamy jeszcze jakieś komentarze do tej części z pytaniami, tudzież komentarze do badania Michała? Pani profesor? Ja już nie. To jest to chyba idealny moment, żeby w imieniu organizatorów podziękować naszym ekspertkom, które poświęciły nam dzisiaj swój czas i podzieliły się swoją wiedzą. Podziękować Michałowi, który zaprezentował nam wyniki swoich badań, oraz wszystkim naszym gościom, którzy obserwowali, komentowali, pytali i mam nadzieję przysłuchiwali się nam z zainteresowaniem. Ja wszystkim Państwu bardzo dziękuję, szczególnie, że pora jest już dosyć późna i życzę dobrego wieczoru, a wszystkich, którzy są zainteresowani treścią, tematyką naszych seminariów oraz kolejnymi spotkaniami, które będą się odbywać w najbliższych miesiącach, zapraszam na stronę DELAB, gdzie harmonogram, kalendarium tych naszych spotkań można znaleźć i mam nadzieję, że spotkamy się już przy następnej okazji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.